Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj kolejna bitwa prezentem. Tak jest, to jest oczywiście Pantera 88 z tą armatą. No, wiadomo, armata 88 mm, 71 kalibrów, czyli no, chyba najsłynniejsza niemiecka. No, może nie, może krótka 88, jednak bardziej jest słynna, lub 75, ale. Armata o świetnych parametrach. Przede wszystkim dostałem ten prezent na Nowy Rok od jednego z widzów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No, brakowało tego pojazdu w moim garażu, jeżeli chodzi o Niemców. Teraz już mam, także coraz bardziej kompletny ten garaż mój się robi. Pytacie mnie, kiedy będzie omówienie garażu niemieckiego. Słuchajcie, jeszcze troszeczkę czołgów muszę kupić normalnych z drzewka i wtedy zamierzam dopiero omówić. No, oprócz baboków i tych takich beznadziejnych, powiedzmy, TD-ków nowych, typu Borsuk, Waffel i tak dalej, zamierzam wszystkie czołgi niemieckie w garażu mieć. W każdym razie raz jeszcze dzięki serdeczne. Zobaczymy, co ten czołg w ogóle potrafi. Oczywiście jeszcze nim w ogóle nie grałem. Przed chwilą załadowałem załogę. Załoga z E50M. Trzeci moduł, zastanawiam się, co tutaj dać. Na razie tylko dosyłacz i skupiacz, no takie najbardziej podstawowe. Zobaczymy. Słuchajcie, amunicji całkiem sporo to zabiera. Wziąłem aż 17 złotych pestek, ponieważ kiedyś, jak były po przecenie, kupiłem ich bardzo dużo do Jagdtigera. 200 sztuk chyba wtedy kupiłem i to było chyba, ja wiem, no nie wiem, kiedy ostatnio była ta przecena, z pół roku temu, rok temu. I słuchajcie, do Jagdtigera zużyłem nawet nie 50 sztuk przez ten rok, ponieważ tutaj przed chwilą 17 załadowałem, czyli tak, 40 sztuk zużyłem w takim razie, no bo gdybym tu wyzerował, to byłoby 160. Czyli to wam mówi, jak Tiger rzadko używa złotych pestek, prawda? Dobra, tutaj załadowałem aż 17, ponieważ ten czołg wyrzuca na dziesiątki. To jest jego największa wada. Druga wada to jest oczywiście opuszczanie działa. Do przodu on opuszcza słabo, jak skręci się wieżę troszeczkę lepiej, ale o tym wszystkim będzie pod lupą, ponieważ ten pojazd pod lupą zamierzam zrobić. Jaka jest zaleta tego pojazdu? Oczywiście tak. Po pierwsze, wydaje mi się, że bardzo dużo życia. 1500, słuchajcie, no to jest tyle życia, ile mają czołgi ciężkie. Dodatkowo armata, która jest lepsza niż w Panterze dwójce, aczkolwiek no niewiele lepsza. Mogli tutaj jednak zostawić 2-3 celowanie. Nie zostawili, no trudno. Zobaczymy, kurczę, jak to wszystko będzie wyglądało. No a teraz oczywiście jedziemy bitewkę. Okej, słuchajcie, wylosowało na ósemeczki, czyli fajnie. Za tą mapą, szczerze mówiąc, nie przepadam. Ale mamy dosyć mocny team. Przeciwnicy Isy trójki, to jest niedobrze. Lew, Tygrys dwójka, Isu i dojne krówki, czyli Tygrysy jeden, które same doją ze względu na fantastyczne parametry działa. No zobaczymy, co z tego. Nie mamy żadnych plutonów, oni też nie mają żadnych plutonów. Tylko że nie mam celownika. To jest pewien, kurczę, problem. To jest pewien... Znaczy, mam celownik teraz. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. No dobra, słuchajcie, spróbuję pojechać takim, chociaż powinienem go ustawić, ale dobra, będziecie mieli bitwę tego typu celownikiem. Ciekawe, gdzie oni staną ogólnie. Jak jest z tym opuszczaniem lufy? Normalnie tak, ale w bok, o, już jest lepiej.
T3485 to jest w ogóle tutaj nieistotny czołg, chyba że kurczę gdzieś z boku zacznie dziubać, to wtedy tak. Czy tam jest? O, przez chwilę było. Czy gościu się jeszcze pokaże? Dlaczego nie trafiłem? Dobra, dostał ładnie. Bardzo fajnie. T-150. Okej, ja się tam przejadę chyba. I tego AMX-a spróbuję wyciućkać, bo widzę, że niebieski IS już na niego jedzie. Więc spróbujmy. Ach, kurczę. No i tak to niestety, kurczę. O, isy trójki, dobra. Dobra, 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 dobra. Szybko, bo tu pojadą tego naszego. No, gościu ma fajną pozycję. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli będę mógł... No, jest potężny babok, niestety. Dobra, jest tu ich cała gromada chłopaków sympatycznych. Ale jak ja się tu mam wychylić, kurczę, no. Okej. Kurczę. Co jest? Nie przebiłem tego? Co za jaja? No, Isior widzę, że nie niepokojony przez nikogo. Dobra, spróbujmy tu coś. Za 17 dostałem? To co, on z haeków wali ten tygrys? Kurczę. No dobra, to jeszcze raz się wychylę. No nie, nie walił z haeków. Kurczę. Dziubasek sympatyczny. Dobra, czy tu artyleria celuje? No ja na jej miejscu już bym celował. O, Isik ucieka. No. Widzę, że przydałby się atak. Co tam może być? Lew. Spróbujemy tutaj pod osłoną tego. A. Dobra, z detraczek. Teraz używam cheatu, czy też cheata i spokojnie punktujemy lewka. Pięknie dostaje, ładniutko, nawet nie wie skąd. Proszę bardzo, i skończony, i w tym momencie huzia na juzia. No niestety ta bitwa, kurka, taka dupiata trochę. Celem było, żeby zrobić obrażenia. Równe własnemu HP, ale to widzę, że nie wyjdzie. No ale to dlatego, że team jest dobry. O, 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 o! Jest, 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 jest. Kurka, nie trafiłem? Co za jaja? Jest, babactwo, kurka! Ale jak ja nie trafiłem? Jeszcze Susto. O, ładnie dziabnął go. No, niestety, słuchajcie, 1300 obrażeń tylko. Pojedziemy jeszcze jedną bitwę, bo była strasznie krótka. Jak na razie, poza niecelnymi strzałami... A to co? No, kurka! No to nieźle! No to za tą misję powinienem całkiem ładnie zarobić. Słuchajcie, więc tak, z premium dostałem 46 tysięcy, co jest wynikiem strasznie marnym. Oczywiście to jest na czysto, normalnie 51, no ale zrobiłem tutaj zaledwie 1300 obrażeń, prawda? Jeszcze 75 za misję, a co w następnej misji? Zadaj uszkodzenia pojazdowi wroga w ciągu pierwszych 5 minut bitwy. Przetrwaj bitwę. No to powinno być bardzo proste. Zakładając, że bitwa jest wygrana. Pamiętajcie, że przetrwaj bitwę to praktycznie, no, znaczy wygraj bitwę. Dobra.
No koszty minimalne, zarobek na czysto 46 tysięcy za takie śmieszne obrażenia. Jestem ciekawy, jakie są obrażenia średnie ludzi na tym czołgu. Pewnie nie są wyższe niż 1300. Oczywiście mówię ogólnie o graczach, a nie o dobrych graczach czy o złych graczach. Okej, dobra. Pojedziemy jeszcze jedną bitwę, słuchajcie, bo to było za mało, to trwało 4 minuty. 10. Dobra, słuchajcie, wyrzuciło tutaj. Poprzednia bitwa niestety była na dziesiątkach, gdzie zrobiłem marny damage i jeszcze do tego, kurczę, bitwa była przegrana. Spróbuję teraz pojechać do miasta, no i zobaczymy, o co chodzi. Pierwszy raz w życiu. Nigdy nie jechałem tam do miasta, zawsze atakowałem tędy. No ale pojedziemy, zobaczymy. No, chodźcie ze mną. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Wyrzucenie nie jest złe. Kompletnie nie wiem, gdzie tutaj się jedzie. Pojadę za tym małym. Mam nadzieję, że to nie jest jego pierwszy raz. Dobra. Co ja tu mogę spotkać? T-44 to się tak nie boję za bardzo. Nie wiem, czy tu już powinienem wyjeżdżać. Okej, okay, tam jest WZ-ta. Spróbujmy tą WZ-tę. Nie. T-44. Dobra, dostał. Czy tu mi ktoś pomoże? Nie. No, to fantastycznie. 12 T. Gdzie ty tam, kurka, się wtryniłeś, człowieku? O, już dupa. Nikt nie pomoże. Dobra, będziemy bronić się tutaj. Prawdopodobnie tu coś zaraz wyskoczy. Ja się wycofam w ten sposób. No. No dawać. Się w nerwie, jak z lewej coś wyskoczy. Kurde, i za zero. No co za jaja. Nie poradzę sobie sam z tymi dwoma czołgami. Jest ten. Dobra, chce mi rąbnąć z tego. Na szczęście to było piękne. To było piękne. No i co? O, chyba już ci się drobniaczki, kurka wodna, nie zgadzają, co? Już drobniaczki. Dobra, słuchajcie, taka to była bitwa. Dziadowski przeokrutny babok oczywiście musiał tutaj trafić, musiał tutaj celować, chociaż ma tutaj ciężkich czołgów 1 200 485. Ciśnienie powyżej normalnego. Wypiję sobie napój cytrynka z łyżeczką miodu, który wcześniej sobie przygotowałem. Po prostu kurka wodna masakra. (Grym)
Ale dziwne za zero weszło w tego T-44, naprawdę. No tu chłopaki, widzę, wygrają to. Jeszcze borsuczysko jedzie z tamtej strony. Dawaj, borsuczysko, tego baboka, gdzie ty jesteś? Pomści mnie, kurka wodna, jak ty się nazywasz? Solacer. Pomści mnie, chłopie. Solacer trochę się boi, bo jak mu wypłaci ten, to ciężko może być. No ale powinien do licha zaryzykować. Tu po prawej stronie, w krzakach pewnie jest ten baboczysko przeokrutne. No kurczę, sytuacja robi się niewesoła. No, na szczęście załatwili. Jest! No! Kurka wodna, pomścił mnie. Co za dziadyga akurat celował tam na mnie, no? T-29 u nas bazę przejmuje, kurczę. Ten F-falik malutki pewnie zdekapuje zaraz, uwaga. Podświetlił sobie, teraz domek pewnie rozwali. Dawaj, strzelaj w domy. Nie trafił. Dawaj. Wyjechał z kółeczka. Kurka, zginiesz teraz, baboku ty. Uwaga. Koniec ucieczki. Udało mu się. Kurczę. Dobra, słuchajcie, taka to była bitwa. O! A to już kolejną misję zrobiłem, to ja kręcę. Dobra, wybierz następną misję. Co to teraz trzeba będzie zrobić? Zniszcz wrogi czołg lekki. No to dla meda nie jest trudne. Przetrwaj bitwę. To jak widać po tej bitwie może być trudniejsze. Rozpocznij. Okej. Dobra, zarobki. Jak to tutaj wyszło? Moi drodzy, czy ja coś podświetliłem? Nic. Okazuje się, że nic. Czyli żadnego... Cholera. Jak to możliwe? Przecież tutaj... No nie wiem. Dobra. Co ja zrobiłem? 1600 zaledwie obrażeń. Dało to kasiory na czysto 49 tysięcy. Ale... podświetliłem 0, co jest bardzo rzadkie w medach, słuchajcie, no zazwyczaj, no nie powiem, że dużo, ale te kilkaset punktów się zawsze podświetla. Niestety ta bitwa byłaby bardzo, bardzo fajna, podejrzewam, ponieważ miałem totalnie wolną flankę już po zabiciu tego T-44, no niestety widzieliście sami, jak to się skończyło. Ten oto kolega, gdzie on tu jest? Na M12. O Jezu. No ale tak to jest. Tak to jest. 60 tysięcy brutto. No okej, co można powiedzieć po tych bitwach o tym czołgu? Trzeba grać ostrożnie, kurczę, i jednak się chować, bo bryła jest potężna. Zresztą nawet zaraz wam pokażę, że ten czołg w stosunku do Pantery dwójki, gdzie ja ją mam... Zobaczcie, że on jest jakby większy. Patrzcie, kliknę na Panterę dwójkę. Zdecydowanie jest niższa i tutaj jakoś taka węższa. Także, kurczę, niestety zaobserwowaliście kolejny powód, dla którego nie cierpię babostwa. Człowiek sobie pojechał do miasta, chciał tam coś powalczyć. Udało mu się rozwalić te czołgi, które... pojechały i już myślał, że wita się z gąską i nagle babok, który sobie stał przez całą bitwę gdzieś tam, po prostu strzelił i zakończył żywot. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za prezencik. Czołg będzie pod lupą niebawem, a na razie żegnam się z wami i do usłyszenia.